Natomiast wracam tutaj do wypowiedzi pani i pana radnego odnośnie połączenia Nysa-Wrocław. Chciałbym powiedzieć, że my w tej kwestii działamy. Jakby pierwsza inicjatywa to była oddolna od osób, które zebrały podpisy, wystąpiły z takim apelem i w tym piśmie zawarły takie jedno zdanie na końcu, że proszą instytucje, do których wystąpiły, żeby odpowiedziały na ten apel do burmistrza. W tej chwili, w tym tygodniu płynęła pierwsza odpowiedź, ona jest w biurze rady, czy w ubiegłym tygodniu. Czekamy jeszcze z Urzędu Marszałkowskiego i na pewno zadziałamy, przedstawimy swoje stanowisko. Natomiast moja gorąca prośba do wszystkich państwa. Tu padło kilka razy coś takiego, likwidacja linii. Tam nie ma likwidacji linii, tam jest kwestia zmian organizacyjnych z przesiadką. I to też trzeba powiedzieć, bo pociąg jeździ. Natomiast my się też nie zgadzamy, bo wiemy, że powinno być tak, jak było. Natomiast być może zastanawiamy się nad tym, żeby nie wesprzeć pana marszałka, bo to będzie pewnie jego działanie w tym kierunku, żeby jednak nastąpił zakup pojazdów hybrydowych, czyli tak zwanych elektryczno-spalinowych, które by załatwiały sprawę. Bo jakby w tym też piśmie, które otrzymaliśmy ostatnio, pojawia się ten aspekt, że nie jest wskazane, żeby pociągi spalinowe jeździły po trakcji elektrycznej ze względu na ekologię. I druga sprawa, że ten skład, który jeździł dzisiaj do Wrocławia, szczególnie w weekendy, miał problemy później z ilością pasażerów, którzy dosiadały się w brzegu. Stąd powiedzmy zmieniono to na przesiadkę, na trakcję elektryczną. Ale to nie jest rozwiązanie, bo my też stoimy na stanowisku, jeżeli ta linia cieszyła się dobrą frekwencją, bo taka jest, bo nie zawsze, tak jak jest przykład PKS-u, że my dopłacamy, a wozimy czasami puste autobusy, czy wozimy powietrze. Na pewno tutaj w tej kwestii swoje stanowisko wypracujemy. Poczekamy na wszystkie odpowiedzi i ponieważ jakby w tej chwili pewnie nie ma szans, bo już ten nowy rozkład zafunkcjonował i następnym punktem takim zwrotnym, który może być, to jest chyba, o ile pamiętam, 4 marca, bo będzie wtedy kolejna zmiana i to jest dobry okres, żeby nawet jeżeli trzeba na następnej sesji Rada przygotowała taki apel, do którego się przygotowujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.